Witajcie moi drodzy, tutaj takie szybkie zakupy z Intermarché. Tu są pierniczki, bułeczki, 10 bułek, bagietka. Tutaj mamy, to nie, bo to już było wcześniej, chipsy, papryka, wędzonka, to do filmu, bo będziemy oglądali Yellowstone, mam chyba 3 odcinki do obejrzenia. Tutaj jabłuszka, serki wiejskie. Takie serki masz sobie wziął tutaj z ziołami, jajka, drożdże do placków i do makowców. Tutaj dwa pomidorki malinowe, udało mi się jakieś takie dwa wybrać, bo były fatalne. Tutaj ser Radamer, dwa mleczka, 2 kg. cukru, bo no my cukru nie używamy, natomiast no do tego, do tych placków i tych makowców będzie potrzebny cukier. Taką inkę karmelową, nigdy jej nie miałam. Zobaczymy. I to w zasadzie wszystko. To są wszystkie moje zakupy, i za które zapłaciłam 112 czy 13 zł. No drogo, drogo, drogo. Tutaj mamy zakupy ze Spara. Miałam ochotę na sałatkę jarzynową. Tu jest serek puszysty, sok pomarańczowy, taki syrop pomarańczowy, 10 bułek, serek poznański waniliowy. Tutaj jest taka szyneczka indyk w galarecie z warzywami. Ja lubię pasztet ze śliwkami. Też lubię. Tutaj jest ser, jakiś tam ser z dziurami. Mandarynki, twaróg tłusty. Gumy Orbi truskawkowe, chleb zwykły, taki codzienny. I to jest wszystko, jeżeli chodzi o te zakupy ze Spara. Niby nic, a chyba 60 zł zapłaciłam. I tutaj miałam ochotę na tę sałatkę. To sobie nałożyłam sałatkę, bułeczkę z masłem, mandarynki. Tutaj sobie zrobię tej kawy. Inki karmelowej. Zobaczymy, jak smakuje.
O, tu jest taka inka karmelowa. Pierwszy raz ją mam, także dopiero ją posmakuję. O, już mam zalaną i pójdę sobie zajadać sałatkę, bułeczki. Zjem sobie jeszcze mandarynki. Do później, pa! Idę dalej ulicą Święty Marcin. Nie ma za dużo tutaj właśnie dekoracji, tylko to, co było widać, bo zobaczcie, są same rozkopy z jednej strony, z drugiej strony same rozkopy. Dlatego nic ciekawego nie widać. Pokażę Wam tylko jeszcze zamek z drugiej strony. Kiedyś Wam pokazywałam z innej strony, teraz pokażę tu od strony Świętego Marcina. O! Zamek piękny jest ten zamek. I w dzień jest piękny, i wieczorem jest piękny. O, zobaczcie. Naprawdę jest taki okazały i bardzo ładny. I idę tam cały czas do przodu, wzdłuż tego zamku, do na przystanek autobusowy. Kupiłam, o, tutaj jest dalsza część zamku, a z drugiej strony rozkopy. To zawsze ten Święty Marcin był taki ładnie oświetlony, udekorowany. A wsiadłam już właśnie do autobusu i jadę do domu. Na Święty Marcin nie byłam, bo odebrać paczkę z prezentem dla bratanicy mojego męża. Tu jeszcze pokazuję Wam z autobusu trochę zamku. I z tej strony tutaj zaraz będą krzyże. I taka ładna choinka. Kupiłam kawy. Tutaj takie rozpuszczalne, smakowe. I tutaj mam takie słoiczki. Poprzednio miałam z takiej firmy Arkon. Takie różne kawy. Czekolada, orzech, tiramisu. Rum, czekolada migdał, peanut butter i Irish cream. I teraz ja po prostu kupuję takie, ja mam te słoiczki po tych kawach z Biedronki smakowych. Takie akurat one były po 75 gram, ja tak kupuję po 100 gram te kawy smakowe i przesypuję do tych słoiczków. I później tak sobie co rusz kupuję nowe i przesypuję, ponieważ smakują nam te kawy, to nie są mocne kawy, my nie jesteśmy jakimiś kawoszami, tylko właśnie te smaki nam pasują, że jak jest kawa właśnie typowo jakaś smakowa, dużo mleka, także na tej zasadzie to kupiłam kawy z firmy Speedo, zaraz Wam wszystko otworzę i wszystko Wam pokażę. I wracam już, tu mam takie kawy, tu mam wiśnia w rumie, Malibu, pistacja z marcepanem, pistacje rumowa,
maliny w białej czekoladzie i adwokat. Jakaś kawa rozpuszczalna Ekwador. W innych nie mam napisane takich rzeczy. To to jest tak. Tu za te 6 kaw zapłaciłam 59,40. Tu widzę, że jakiś dostałam kupon rabatowy. Natomiast ten kupon nie dotyczy zakupów na Allegro. To tak średnio trochę, bo ja kupuję właśnie na Allegro. Teraz je porozpakowuję. I tu miałam takie ładne naklejki, bo to były takie naklejone. To sobie to przyczepiałam. Teraz będę musiała sobie przyczepić do każdego taką właśnie etykietę. Tu mam nożyczki. Taśma klejąca. I zabieram się za pracę. Były ostatnie kawy, to nie będę ich, tych słoiczków przemywać, bo już mnie się, szczerze mówiąc, nie chce. Następnym razem je przemyję. Tu muszę, o. Jakoś tak mało tej kawy. Zobaczcie, jak mi się porozsypywało. Już tak tamtych miałam więcej tej kawy. No ale dobrze. Niech będzie. Tu odlepiam to, co miałam poprzednio. Wyrzucam tu, rozpędzmy sobie. I taśma. Tak. I proszę. Jeden słoiczek zrobiony. I tak każdy kolejny. Przemyć. O, coś tu się odkleiło. Dobrze. Aż zaraz ważę, czy tutaj faktycznie jest 100 gramów. Z ciekawości. Idziesz po to mleko? Nie. To zobaczymy, jak nie dostaniesz nic kawy. A za jakie ładne kawy kupiłam. No to nie, to do widzenia.
takie 6 tych kawek, no to tak na miesiąc to ledwo nam starcza. To tak nawet w zasadzie już musimy dokupować te kawki, jakąś tam inną kawę. W międzyczasie też kupuję kawę rozpuszczalną, taką zwykłą, jakąś taką do tamtego Delmaera, albo jakąś inną rozpuszczalną, zwykłą. Bo ja nie, ale mój mąż albo mój Dawid czasami lubią sobie właśnie wypić taką mocniejszą kawę. I wtedy też takie sobie tam wypiją. I mój mąż też pije jeszcze kawę czarną, nie? Taką czarną. No ja do tej kawy to nie ruszę. W ogóle kawa to moja to jest bardziej mleczna. Mleko z kawą bardziej niż kawa z mlekiem. Kolejna maliny w białej czekoladzie. Ładnie pachną te kawy. Jestem ciekawa tych smaków, bo z tej firmy jeszcze nie mieliśmy. Pierwszy raz, bo tam osoby były na urlopie. I po prostu byśmy, już nie mogłam czekać, bo byśmy cały grudzień i byśmy byli bez kawy. Świeci mi się tu po oczach i wycinam tak jakoś nie bardzo. Ostatnia adwoka. Jestem ciekawa, ile to faktycznie mają gramów. Akurat w tej jednej, co zważyłam, było 100 tam parę gramów, 105 czy jakoś, ale zobaczcie, ona jest pełna, jedna jedyna, co jest pełna, reszta jest taka, o widzicie, jest mniej, więc dlatego się tak zastanawiałam, bo tak to mi pewnie, prawda, jako zastanawiałam się, bo w tej poprzedniej firmie to zawsze w każdej torebce miałam tyle, że wsypywałam w ten pojemniczek. I jeszcze zawsze mi zostawało, nie mogłam zmieścić w tym słoiczku z każdej torebki. Z każdej torebki mi zostawało tak po takim, bo tutaj nawet nie ubiłam, a tu jak ubiję, to zostanie, a tam po ubiciu, takim właśnie, jeszcze zostawało mi, że nie byłam w stanie wsypać do tego słoiczka. Dlatego tak się zastanowiłam, bo mówię, niektóre były takie, są takie naprawdę, o tu na przykład, nie, zobaczcie, tu jest, zobaczcie to, tu tą ilość, nie, no ale dobrze, mali, bo nam dali mniej. Tu mam te kawki w takim pojemniczku. To muszę zostawić. O. I tu w takim pojemniku zawsze mam te kawy. I później sobie w szafce mam je zawsze w takim koszyczku. I później sobie je bierzemy i pijemy. Tu jeszcze do Was przechodzę z kalendarzem adwentowym. Nie było mnie tyle dni. Czyli otwieramy 14, 15, teraz szukamy 16. Jak to odbija trochę, o jest to 16 i 17.
O, to. Takie mamy cztery czekoladki. Jak zrobię sobie herbatkę, to Wam powiem smaki, jakie są. I się z Wami już pożegnam. Do później, pa! Witam ponownie, już mi się woda zagotowała. Tutaj przychodzę z tym kalendarzem. Tutaj mam te czekoladki, już je popróbowałam, żeby tutaj Wam nie mlaskać. To Wam powiem, jakie są smaki. Tu w tym kubeczku będę piła herbatkę. Coś takiego, taką herbatkę owocową. To zaraz zaleję. O, tu herbatka. O, taka w kubeczku. I tu tak, 14 to była ta pierwsza. To było jabłko i cynamon. Zaraz zobaczymy. Tak, jabłko i cynamon. Ta druga była orange, trzecia truskawka i malina, a czwarta była śliwka i porzeczka, czarna porzeczka, czyli przez te 4 dni tak naprawdę wszystkie smaki były. To chyba na ten moment wszystko. Tu wypiję herbatkę, zjem sobie mandarynkę i te cztery batoniki i zapraszam Was na jutrzejszego vlogmasa. Mam nadzieję, że będę w stanie cokolwiek Wam nagrać. To by było tyle. Życzę Wam wszystkiego dobrego, dużo uśmiechu, słońca w serduszku i w ogóle, żebyście byli szczęśliwi i miło spędzali ten czas grudniowy. Do samych świąt i również później święta. Pa!